Mogę powiedzieć o meczu, że no, mecz był do wygrania. Widać było, że poziom przeciwnika jest taki skorzy do naszego, ale no, nie trafiamy spod kosza, straty robimy. No i... Mogę potwierdzić to, co powiedział Olek. Przeciwnik dzisiejszy na naszym zbliżonym poziomie. Poziomem do nas, także zdecydowały na pewno nasze proste błędy. No i brak skuteczności spod kosza, co się za nami ciągnie od dawien dawna. Nie widzę, że tak powiem, tutaj progresu z naszej strony w tym aspekcie, także jest to zastanawiające, bo bardzo dużo czasu poświęcamy na treningach, na to, żeby pewne elementy poprawiać. No ale nie ma tego przełożenia na mecz i stąd niby przegrana 20 paroma punktami, natomiast na pewno ten mecz to nie jest przeciwnik, który byłby od nas zdecydowanie lepszy. Mówię, podobny poziom, natomiast to bardziej my to wszystko przegrywamy, bo no, nie jesteśmy w stanie skutecznie zakończyć akcji, nawet jeżeli ją wybronimy, to za chwilę oddamy przeciwnikowi piłkę w gratisie. No i on już umie tą piłkę umieścić w koszu, a my tego nie potrafimy zrobić. No, są veľmi rádi, že sme ten zápas urali veľmi dobre. V koši sme nám najmä dávali z protiútokov, z rýchlych, hlavne fast breakov. A mali sme dobrú obranu. A tiež som povedal ako trénerom, s mojim spoluhráčom a hlavne mojej škole, že ma vlastne v tomto podporuje. Ďakujem. My sme radi za každé víťazstvo na takomto medzinárodnom turnaji. Čo sa týka súpera, tak bol húževnatý, nebol to ľahký zápas, nepodarilo sa nám v každej situácii doskočiť, hlavne v obrannom doskoku. Tam nás chlapci preskákali z Polska, ale postupne sme si vytvorili náskok, hlavne z rýchlo protiútoku a v podstate pri zónovej obrane v druhom polčase pri súperovi sa nám podarilo dať aj nejaké voľné strely z perimetra.